Cześć, witam wszystkich serdecznie w kolejnym filmie Twój jednoślad, zanim zepsujesz z serii absurdy, że tak powiem, z serwisowania czy mechaniki. Słuchajcie, mam na podnośniku tutaj dzisiaj taki skuter Simfiddle 50 z silnikiem GY6 4T. Nie było kompresji w silniku, silnik ciężko zapalał. Zobaczcie, coś Wam pokażę. Czym kończy się nieprawidłowe serwisowanie albo w ogóle nieserwisowanie silnika, to znaczy nieregulowanie zaworu, bo to jest bardzo ważne. Historia była tutaj pod tytułem, że zawór dolotowy był tak ciasny, że nawet po wykręceniu śruby, ja tu gdzieś mam tą klawiaturę, nawet po wykręceniu śruby regulacyjnej na maksa, której teraz już tutaj nie widać, nie ma, w dalszym ciągu opierała się o zawór. A dlaczego? Bo luz zaworowy był tak potężny i się zwiększał, 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 aż wyklepał się zawór i zobaczcie, co stało się z zaworem. Jeszcze chwila. Moment, może ostrość złapię. O, zobaczcie. Jak zawór się uszkodził, jest tak wyklepany, że aż się zapadał. Jeszcze dużo nie brakowało, żeby ten zawór po prostu wpadł do, znaczy wpadł do środka. To, co tutaj by się oderwało, wpadłby do silnika i narobiłby taki szkód, że silnik do remontu. Niestety zawór do wymiany. Pamiętajcie, regulujcie zawory. To jest bardzo ważny, że tak powiem, proces, jeśli chodzi o serwisowanie. Musicie regulować luz zaworowy. Bo jeśli tego nie będziecie robili, tak będzie się kończyło takimi historiami wasze silniki. I znowu ktoś powie, że chińskie gówno jest najgorsze. Lewa w górę, wszystkim pozdrawiam.